Rozpoczynamy konferencję popularyzatorsko-naukową, która ma tytuł Synergia innowacji. W tym haśle przewodnim konferencji zawarta jest idea pomysłu na nową rolę uniwersytetu w dobie XXI wieku. Miło mi poinformować, że dzisiaj promujemy jeden z pomysłów, jeden z produktów, jakim jest analizator jakości wosków pszczelich. Mamy w swojej ofercie po raz pierwszy do czynienia z, mówiąc o analizatorze wosków pszczelich VAXO, po raz pierwszy z urządzeniem, które nie tylko zostało opracowane przez naszych naukowców, przez zespół naszych badaczy, nie tylko przeszło przez wszystkie etapy rozwoju technologicznego, nie tylko uzyskało patenty krajowe, ale również patenty międzynarodowe i zostało w wersji już rynkowej przygotowane do sprzedaży. Stwierdziliśmy, że warto zbudować urządzenie, które będzie w sposób taki kompaktowy, szybki i ogólnodostępny mierzyć ten wosk, nawet w samej pasiece. No i proszę Państwa, udało się to. Oczywiście tylko i wyłącznie, proszę Państwa, dzięki wsparciu naszych władz rektorskich, naszych dyrekcji instytutów i ciężkiemu zaparciu naszemu w sensie pracy i współpracy ze środowiskiem pszczelarskim. VAXO jest pierwszym wynalazkiem, który komercjalizujemy. Włożyliśmy dużo pracy w to, żeby poprzez przełożenie wymagań dotyczących tego urządzenia stworzyć prototyp, później go przetestować, aby uzyskać certyfikat dopuszczający do obrotu, no i później wprowadzić go na rynek. Jesteście jedyną uczelnią w kraju, która wyniki badań przekłada na praktyczne urządzenia bądź środki, które są wykorzystywane w pszczelarstwie. Ale Albert Einstein powiedział, pszczoły wyginą, 4 lata daje ludzkości, więc nawet gdyby tak nie było, to są to cudowne słowa, które nam pszczelarzom pomagają i myślę, że ten rozwój nauki powinien w tą stronę zmierzać. Mamy wdrożony preparat razem ze spółką Biowet z Puław, Apistym, który działa na, jakby wzmacnia pszczoły w zakresie odporności na nosemozę. Mamy też w bieżącym okresie, bieżącej edycji opracowaną szczepionkę dla pszczół, więc ta tematyka na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej jest istotna i promowana.